No dzień dobry, witam Cię serdecznie, jestem Maciek i dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o moich sposobach radzenia sobie, tudzież self-care, jako WWO. Serdecznie zapraszam. Yeah. Ja osobiście rozbiłem to na trzy części, ale jest jedna rzecz, która jest szalenie ważna. Jest to akceptacja. Po prostu bez akceptacji nie pójdziesz dalej, bo jeżeli nie zaakceptujesz tego, że jesteś WWO, to jest pierwsza rzecz, szczególnie kieruję to do facetów, no bo wiadomo, znowu się powtórzę. Faceci nie płaczą, nie bądź taki wrażliwy, o co ci w ogóle chodzi. Rozumiecie, ci, którzy, ci, którzy tego doświadczyli w są, wiedzą o co mi chodzi. Pamiętaj o tym, że to są geny, że tego nie zmienisz. To jest w tobie, to zostało genetycznie Ci przekazane twój kąt nerwowy taki jest i nigdy się nie zmieni. To jest najistotniejsze w tym wszystkim. Bez tego reszta podpunktów nie ma znaczenia. Pamiętaj też o tym, że po pierwsze są inni wokół ciebie, tylko że jeżeli się ty nie odważysz powiedzieć, że jesteś WWO, to uwierz mi, inni też tego nie zrobią. Oprócz tego, że jest to genetyka, pamiętaj o tym, że bycie WWO wbrew pozorom ma sporo plusów. Oczywiście opowiem o tym w innym odcinku, ale chcę, żebyś o tym pamiętał. Ja robię trzy takie rzeczy, które każdą z nich opiszę ci na przykładach, ale staram się robić trzy rzeczy które w jakiś sposób ułatwiają mi bycie w WWO w tych czasach, w których jesteśmy i z tym otoczeniem, które mamy. Pierwszą rzeczą jest ograniczanie bodźców. Dobrze wiemy jak na WWO, ja to dobrze wiem, jak na mnie nawet wpływa za duża ilość bodźców. Zawsze podaję ten sam przykład. Kiedy byłem na zajęciach pediatrycznych, ponieważ studiuję fizjoterapię i obserwowaliśmy, fizjoterapię na bardzo małym dziecku, to dziecko non-stop płakało i krzyczało. Większość osób po tych dwóch godzinach zajęć dyskutowało na ten temat, co by zrobiło w danym przypadku, jakby zareagowało, jakby postąpiło fizjoterapeutycznie. Natomiast ja miałem taki pstryczek on-off i w tym momencie byłem po prostu wyłączony, śnięty praktycznie zasypiałem na mimo że byłem świeżo po kawie, były to jedne z pierwszych zajęć, także wiele, wiele rzeczy wskazywało na to, że powinienem mieć dużo energii, ale wcale jej nie miałem, ponieważ mój układ nerwowy został przebodźcowany i miałem nagle wtryczek na off i nie mogłem nic zrobić. Więc bardzo ważne jest zwracanie uwagi, ile bodźców do nas dociera, szczególnie jeżeli jesteś w Wo. Jeżeli chodzi o mnie, ja osobiście ograniczam to na kilka sposobów. Po pierwsze, staram się nie przebywać w dużych tłumach, a jeżeli muszę, to zwykle izoluję się słuchawkami najczęściej i albo puszczam sobie muzykę, albo po prostu mam wyłączone słuchawki, ale wło włożone do uszu najczęściej to są dokanałowe, więc dobrze mi tłumią. I dzięki temu w jakiś sposób ilość samych może nie mogę ograniczyć tego wizualnie, natomiast słuchowo dużo mniej dźwięków do mnie dociera, dzięki czemu nie jestem aż tak bodźcowany. Tak samo tyczy się, jeżeli idę po prostu po mieście, to często mam włączoną muzykę, albo jestem w autobusie, mam włączoną muzykę, bo skupianie się na takiej ilości osób, które tam są, ich gestów, ich rozmów, podłapywaniu tego wszystkiego, bo nawet mimowolnie, że tego nie chcę, to z racji bycia WWW po prostu bym to robił. Wolę w tym momencie włożyć sobie słuchawki do uszu i się wyłączyć całkowicie, bo dzięki temu przynajmniej umiem to łatwo przetrwać i nie męczę się tak. Jeżeli chodzi na przykład o naukę, to jest bardzo dobry przykład, ja potrzebuję się w 100% skupić, więc zamykam się w pokoju, mam tutaj absolutną ciszę, telefon mam na off, i staram się w jakiś sposób dopiero wtedy uczyć, ponieważ inaczej jest bardzo, bardzo ciężko. I to też jest dość ważne, wspomnę na pewno o tym w innych punktach, ale trzeba pamiętać, że jeżeli załóżmy jesteś w WWO i jesteś wypompowany po całym dniu, to uwierz mi, lekka alienacja wcale nie jest taka zła. Chodzi mi tu o bardziej coś takiego, że przychodzisz do domu i mówisz, ej, nie chcę rozmawiać, ej, potrzebuję trochę czasu sam, ej, pogadamy o tym za chwilę. Idziesz do siebie załóżmy do pokoju albo, nie wiem, nawet idziesz do łazienki, bierzesz prysznic w ciszy i tak dalej i w jakiś sposób po, po, powoli, powoli się resetujesz. To jest bardzo ważne, szczególnie z tego powodu, że dzięki temu możesz normalnie i w pełni świadomie podejść do tej do sytuacji, którą ci załóżmy druga osoba przedstawi albo po prostu ją wysłuchać w pełni świadomie, a nie na autopilocie, na którym, jak to mój brat kiedyś określił, Włączasz generator odpowiedzi osoby, czyli tak, mm, tak, mm, tak, tak, a, a faktycznie, mm, ale w ogóle nie słuchasz danej osoby. Starasz się wysłuchać jej i e, sprawić jej tym przyjemność, ale w ogóle nie słuchasz i koniec końców i tak to obrazy się najczęściej przeciwko tobie, skąd my to znamy. Druga rzecz, którą stosuję, to ładowanie baterii w ciągu dnia. A chodzi mi tu głównie o to, że często w ciągu dnia właśnie po takiej akcji jak z tym dzieckiem jestem mocno wypompowany i potrzebuję Trochę czasu na reset. Zwykle to wystarcza, nie wiem, godzinka takiego totalnego resetu i mogę żyć dalej i to na naprawdę wysokich obrotach. Ale jak to robię? Ja zwykle z racji swojego położenia i swojej odległości od uczelni. Muszę jeździć na cały dzień, czyli zobaczmy, wychodzę o godzinie 6 rano, wracam o godzinie 20 i przez ten czas gdzieś tam mam jakieś luki na mieście. Gdy mam takie luki, staram się iść do biblioteki, iść do parku lub iść do kawiarni. To są chyba najczęstsze miejsca lub do jakiegoś znajomego, w którym, który mnie zaprosił, a wiem, że nie będzie u niego aż tak głośno. Więc jeżeli mam takie miejsca, po prostu staram się do nich iść i w nich resetować się, czyli po prostu siedzieć w ciszy, jeść posiłek, czytać książkę, czyli robić rzecz, na którą poświęcam maksimum uwagi i nic innego mi nie przeszkadza, dzięki czemu po prostu nie mam rozproszonej tej uwagi, mój układ nerwowy nie dostaje non stop, non -stop bodźców, także to muszą być miejsca, Stonowane to muszą być miejsca, y, które są dosyć ciche, albo są miejsca z jednym dźwiękiem. To już kawiarnia, w której leci jakaś konkretna muzyka, ale nie jest ona bardzo głośna, nie ma mnóstwa ludzi, bo też wybieramy zwykle bardziej kameralne kawiarnie, to wtedy naprawdę to może uratować ci życie i gorąco ci polecam to wypróbować, y, będąc na mieście i będąc takim trochę wypompowanym. Rzeczą, na którą mało osób będąc w UWO zwraca uwagę, jest ich głód ich pragnienie, które są wbrew pozorom trochę silniejsze lub czasami bardzo silne w porównaniu do osób, które nie są w WO. I pamiętaj o tym, że jeżeli jesteś na mieście, warto mieć przy sobie jedzenie, bo inaczej albo kupisz drogie jedzenie w sklepie tylko po to, żeby zaspokoić swój głód, albo bardzo mocno się poddenerwujesz, bo to tego jedzenia będziesz mieć, lub po prostu będziesz bardzo rozproszony z powodu braku jedzenia, bo tak mniej więcej to działa, a przynajmniej ja na pewno tak mam. i. Wiem, że wielu, wielu WWO tak ma, więc bardzo gorąco Cię zachęcam, żebyś dbał o to, żeby mieć przy sobie zawsze chociaż nawet jakąś przekąskę i zawsze picie przy sobie. To jest wbrew pozorom mały trik, który bardzo dużo zmienia. I trzecią rzeczą, którą robię, żeby móc naładować swoje bateryki, to po prostu kiedy wracam do domu często, po pierwsze to, co wspomniałem wcześniej, Czyli alienacja delikatna, czyli nie rozmawiam od razu z rodzicami, co u mnie i tak dalej. Po prostu staram się wyciszyć w jakiś sposób. Z drugiej strony staram się jednocześnie jeść posiłek, no bo wiadomo, energia i znowu to soczewkowanie na, jeden, na jedną rzecz, ewentualnie jedząc posiłek, często odmóżdżam się. To już chyba znamy, typu, nie wiem, Netflix i Ricky Morty. Albo Friends, albo z drugiej strony YouTube, albo jeszcze z trzeciej strony muzyka, albo z czwartej strony podcast, który jest też powiedzmy nie jest aż tak angażujący. I to jest bardzo fajna rzecz, w szczególności jeżeli, jeżeli naprawdę bardzo potrzebujesz, żeby, no żeby jednak się. Odalien wyalienować na chwilę z tego środowiska, żeby zyskać siły, żeby wrócić do niego i żeby móc mieć takie interakcje w pełni. I trzecie to jest sprzątanie relacji. Łatwo to podzielić na dwie, na dwie rzeczy. Pierwsze to są relacje z samym mną, a drugie to są relacje z, ze światem zewnętrznym, z o moim otoczeniem. Jeżeli chodzi o relacje z samym mną, staram się cały czas rozkminiać, oczywiście bez przesady, ale staram się rozkminiać rzeczy, które e, we mnie siedzą, bo jeżeli we mnie siedzą, to i tak wiem, że jako WWO będę je rozkminiał, więc daję temu płynąć, daję tym rzeczom się rozwiązać, bo zwykle je rozwiązuje i myślę, że wiesz o co mi chodzi. I jeżeli to robisz, to po prostu daj popłynąć tym myślom, daj po prostu rozwiązać się temu problemowi, powolną dedukcję, a potem zastosuj to. To jest bardzo fajna rzecz, w szczególności jeżeli chodzi o nas samych, żeby zrozumieć samego siebie. To jest bardzo ważne i Tutaj układasz, na bieżąco układasz swoją relację, żeby wiedzieć na czym stoisz sam ze sobą. Bo jeżeli masz jakieś niewyjaśnione sprawy, to uwierz mi, będą cię męczyć dwa razy bardziej niż zwykłego śmiertelnika. Ja osobiście stosuję jeszcze trzy rzeczy, które stosuję co do innych. Trzy takie powiedzmy pomniejsze zasady, które nie są wpisane, ale zwykle ich po prostu przestrzegam i tak i tak. Po pierwsze, gram w zrozum. Może słyszałeś o mojej grze z rozum. Nie wiem, czy ją wymyśliłem, natomiast. E... Na pewno staram się w nią grać. Wpadło mi do głowy stosunkowo niedawno, ale polega głównie na tym, że wymyślasz historię dla osoby, która coś ci zrobiła. W momencie, w którym ona to ci zrobi, czyli musisz się zatrzymać, i musisz wtedy zacząć wymyślać alternatywną historię, dlaczego ta osoba się tak zachowała. I przez to w pewnym sensie usprawiedliwić, ale też zrozumieć punkt, dru punkt drugiej osoby. Typu ktoś ci zajedzie, a ty zamiast kuchu i tak dalej, to po prostu starasz się wymyśleć, że to nie wiem. To jest osoba, która ma bliskiego w szpitalu, który ma koronawirusa i przeraziła się i po prostu do niego jedzie, tak? No raczej byś troszeczkę stredł stonu, gdybyś, gdyby to gdybyś to był ty. Drugą rzeczą jest 100% szczerości, a przynajmniej staram się zachowywać tą szczerość wobec najbliższych, wobec przyjaciół. Wobec właściwie wszystkich. Staram się tą szczerość jednak pielęgnować, ponieważ jeżeli jesteś w WWO, wiesz o tym, że jeżeli masz jakąś nie, nie, nie to do końca sprawę lub nie niewieszioną, ona po prostu wierci ci wnętrzności na wszystkie strony i nie daje ci spać. Więc naprawdę warto je rozwiązywać, ewentualnie, jeżeli jest możliwość, uprzednio po prostu 100% szczerości z najbliższymi. Wymagasz tego samego, bardzo fajny układ. Ja osobiście staram się to wprowadzać na ile to jest możliwe, i jeżeli oczywiście mam coś głupiego do powiedzenia, to raczej staram się milczeć, ale jeżeli, jeżeli, jest taka możliwość i jeżeli ktoś chce o mnie coś wiedzieć, jestem w 100% szczerych, ponieważ wiem, że jeżeli bym zaczął kręcić coś i tak by się to koniec końców na mnie, na mnie odbiło, a tak przynajmniej zawsze wiem na czym stoję i wymagam tego od drugiej osoby, a jeżeli ja to wymagam, no to jednak to dostaję z, z drugiej strony, z tego powodu, że ja daję swoją szczerość, więc ta osoba mi ufa. No i trzecią rzeczą jest odcinanie ludzi toksycznych. Jest to najtrudniejsza rzecz, ale jest najskuteczniejsza, ponieważ jeżeli masz taką toksyczną osobę, najprawdopodobniej ona mocno trwa ci życie, jeżeli jesteś w WWO, to jeszcze mocniej, ponieważ czujesz to jeszcze bardziej. I odcięcie takiej osoby, uwierz mi, bardziej cię uwolni niż e, zasmuci. To dziwnie brzmi, ale zrozumiesz, jeżeli, jeżeli masz taką sytuację i postąpisz e, fer wobec siebie, czyli po prostu odetniesz tą relację, zmniejszysz jej poziom, jeżeli ona nie jest do odcięcia, ale pamiętaj, chociaż nie zmniejsz poziom, bo jeżeli będziesz miał mniej toksycznych ludzi, to naprawdę mniej będziesz się męczył, będziesz miał energię, będziesz mógł działać. Także, jak widzisz, mniej więcej jest kilka rzeczy, dzięki którym można sobie w prostszy lub w trudniejszy sposób e, ułatwić bycie w WWO w naszych czasach. Jeżeli jesteś facetem, pamiętaj o tym, że jednak masz uczucia każdy z nas je ma. I możesz się wyrażać. Nie jest tak, że chłopaki nie płaczą. Mogą płakać. Jeżeli potrzebujesz, możesz. Pamiętaj o tym, tylko żeby to, że jeżeli zaczynasz w ogóle coś takiego, czyli zaczynasz być w WWO, nie masz przyjaznego środowiska, znajdź sobie chociaż jedną osobę, która cię w pełni umie zaakceptować i dopiero jej to powiedz. Także ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę. Jeżeli masz jakieś e, uwagi lub pomysły na to, jak inaczej można sobie radzić, będąc na przykład facetem WWO, to gorąco zachęcam Cię do zostawienia tego w komentarzu. Zachęcam Cię też do posłuchania mojego podcastu na iTunesie, Spotify, Google Podcast i jeszcze paru innych platformach. Jeżeli jesteś w biegu, naprawdę to jest bardzo dobre rozwiązanie. Ale także zachęcam Cię do wpadnięcia na mojego Instagrama, ponieważ tam dzielę się bardziej taką prywatą, można powiedzieć, jeżeli to nie jest prywatą. Jeżeli uważasz, że masz kogoś, kto może być w WWO, to gorąco zachęcam Cię do wysłania mu tej, tego wiadomości prywatnej, a może mu to pomoże ewentualnie, jeżeli będzie chcia, nie będzie chciał nawet e, przyznać się do tego, że jest WWO, może zastosuj kilka z tych rzeczy nawet ukradkiem, i na pewno mu tym pomożesz. Także gorąco cię do tego zachęcam. No i wreszcie, jeżeli spodobał Ci się mój content, gorąco zachęcam Cię do zasubskrybowania i zostawienia dzwoneczka, ponieważ bardzo mocno mi tym pomagasz, a z drugiej strony nawet nie myślać, jak mnie cieszy, już nawet te kilka komentarzy, które dostałem, to jest bardzo miłe, także mam nadzieję, że spotkamy się niebawem. Ode mnie to tyle, na razie.